Ja się nazywam Michał Woźniak, chociaż większość ludzi, z którymi mam jakiś kontakt, nie będących moją rodziną, mówi do mnie Rysiek i proponuję na tym się zatrzymać. Na imię Michał poza domem rodzinnym raczej nie reaguje, także moja propozycja na przyszły rok, żeby umieszczać również pseudonimy w agendzie i w materiałach. Jestem świeżo upieczonym prezesem zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Dokumenty z KRS właśnie przyszły, także cała ta odpowiedzialność teraz na mojej głowie. I z racji tego, że występuję tutaj w takiej oficjalnej roli, chciałem powiedzieć Bobson. Różnica między free software i open source jest dosyć łatwo definiowalna i ją teraz króciutko przedstawię. Open source skupia się na wolności deweloperów, na przykład na tym, żeby deweloperzy mogli zamknąć swój program, wykorzystać jakiś program będący open source i go potem zamknąć, a free software skupia się na wolnościach użytkowników, to znaczy, żeby deweloperzy nie mogli zamknąć programu, który napiszemy i który będzie użyty. Tak? To jest taka banalnie prosta różnica, a to jak to jest ujęte w której licencji... Rysiu, to ja ci powiem prostsze uszeregowanie, jeżeli wchodzimy w tego typu uszeregowania, to masz free software to jest idea, a open source jest implementacją tej idei. I tak to jest nawet napisane w kilku definicjach, które znalazłem. Problem jest taki, że jak patrzymy, swego czasu słyszałem... Tu cię zatrzymam i resztę sobie pogadamy później. Chodzi ogólnie o różnicę licencyjną. Headshot. Dobra. Mist. Boom, headshot. Jedziemy zatem. Oprócz tego, że jestem prezesem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, pracuję też w Laboratorium Technik Mobilnych Brama na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jestem członkiem, założycielem Hackerspace'a Warszawskiego i jestem wiecznym studentem filozofii UW. Nie pytajcie o to w sekretariacie, bo skreślili mnie z listy studentów, ale ja tam wrócę. Prywatnie, no i moje afiliacje wynikają z tego, że prywatnie jestem, mówiąc brzydko, haktywistą. Jestem hakerem, jeżeli ktoś nagrywa i chce to potem wykorzystać przeciwko mnie. Jestem hakerem w tym tradycyjnym, normalnym, klasycznym rozumieniu tego słowa, to znaczy znam się trochę na technologii i staram się popychać ją do granic, na które pozwala, a czasami na które nawet ktoś uważa, że nie pozwala. Jestem aktywistą walczącym o ochronę prywatności i anonimowości w sieci. Jestem oczywiście zwolennikiem wolnego i otwartego oprogramowania. Jestem ostrym przeciwnikiem cenzury i o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Zatem, ten slajd już widzieliście, ale udajcie, że nie widzieliście i się zachwyćcie. Rozważmy coś takiego. Wyobraźmy sobie, że rząd, któremu podlegamy, tak już abstrahując od tego, czy jesteśmy w Polsce, w Ameryce, czy gdzieś, rząd, któremu podlegamy, cenzuruje internet. Rząd, któremu podlegamy, słucha całej komunikacji w sieci, tak? Powiedzmy, nie wiem, Syria, tak? Na przykład. Rząd, któremu podlegamy, daje dostęp do naszych, najbardziej w sumie prywatnych danych, najbardziej w sumie prywatnych informacji, no bo to, co robimy w internecie, to są maile, to jest komunikacja, tak? To są rzeczy w stylu, zrobię fotkę i wrzucę na Flickera i okazuje się, że fotka ma informację geograficzną i informację o czasie, czyli nagle się okazuje, że wszyscy wiedzą, gdzie byłeś w danej chwili. Bardzo ciekawe jest takie przeglądanie profili na Flickrze, żeby dowiedzieć się, gdzie kto był w danej chwili, ale o tym dalej, daje dostęp do takich danych innym rządom bez pytania się nas o to za każdym razem. Przecież to by było bardzo niewygodne dla tego rządu, tak? Gdyby musiał za każdym razem pytać się swoich obywateli o to, czy może dać innemu rządowi dostęp do tych danych. I teraz dodajmy do tego trochę dodatkowych przypraw. Dodajmy do tego, że rząd nie słucha w ogóle organizacji pozarządowych, głosu opinii publicznej i tego typu wydumanych pomysłów ludzi, którzy powołują się na coś, co się nazywa demokracja, że władza publiczna nie jest obieralna. Tak, że ona jest, nie wiem, z naznaczenia, z woli boskiej, z dowolnych innych wymyślnych sposobów uprawomacniania władzy publicznej, że istnieje tylko jedna partia polityczna rządząca niepodzielnie, nie dopuszczająca oczywiście nikogo do rządzenia. I co więcej, że osoby próbujące zachować anonimowość w przestrzeni publicznej, czyli próbujące w jakiś sposób umknąć tej
permanentnej inwigilacji, są poddawane ostracyzmowi, są automatycznie uznawane za podejrzane, blokowany jest im na przykład dostęp do pewnych możliwości, na przykład trafiają na jakąś no-fly list, tak, i nie mogą sobie polecieć gdzieś tam, bo są na czarnej liście, bo uważają, że anonimowość jest ważna. Pierwsze jest czymś, na co wydaje mi się, że nikt w tej sali by się sam nie zgodził, tak, to znaczy mieliśmy przykład. No nie wiem, czy to była próba świadoma próba wprowadzenia czegoś takiego, ale mieliśmy przykład przy okazji, przy okazji rejestru stron i usług niedozwolonych, tak? Rząd polski, wychodząc z zupełnie innych założeń, nie zakładam tutaj złośliwości i po prostu tego takiego evil podejścia, tylko zakładam po prostu jakieś inne przesłanki. Ale rząd polski te 2 lata temu chciał wprowadzić, krótko mówiąc, filtrowanie i wybiórczą cenzurę internetu w celu walki z portalami hazardowymi spoza Polski. I internet się trochę wkurzył. Internet wkurzył się do tego stopnia, że jak pamiętacie, albo i może nie pamiętacie, ale mam nadzieję, że pamiętacie, powstały odpowiednie petycje, powstały odpowiednie listy otwarte do premiera i prezydenta, powstała ogromna akcja medialna i rząd wycofał się z tego pomysłu. Po oczywiście pewnych perturbacjach, po długich, długich rozmowach przy stole i poza nim, rząd wycofał się z tego pomysłu. Tą drugą sytuację, w której jest ta cenzura, jest ta inwigilacja, ale są tu jeszcze dodatkowe takie przyjemności, jak właśnie ta nieobieralność, jak właśnie ten brak demokracji, określilibyśmy wręcz jako ustrój totalitarny. Tak? To znaczy, jeżeli ktoś się nie zgadza, może podnieść rękę do góry i chętnie podyskutuje, ale uważam, że coś takiego to już jest ustrój totalitarny, prześladujący swoich obywateli, absolutnie niedemokratyczny, i z takimi ustrojami oczywiście walczyliśmy my, nasi ojcowie, nasi dziadkowie przez długie lata. Znamy historię, znamy tę sytuację. Krótkie pytanie, nie nagrodowe, bo nie ma chyba tylu nagród. Kto na sali w jakikolwiek sposób włączył się do ruchu antyakta? Świetnie. Czyli jakiś tam odzew jest. No dobra, to teraz zróbmy takie proste podstawienie. W tej sytuacji, którą przedstawiłem, tak? Czyli rząd, który cenzuruje, który filtruje, który jest nieobieralny, który jest niedemokratyczny, podstawmy rząd na korporacja, podstawmy partia polityczna na zarząd tej korporacji, podstawmy urzędy na konkretne usługi. Tak? To jest generalnie to, co będę próbował wam dzisiaj przekazać, bo nie rozumiem dlaczego, ale jakoś tak jest, że ludzie, kiedy to, o czym mówiłem przed chwilą, robi rząd, to ludzie wychodzą na ulicę. Kiedy to, o czym mówiłem, robi korporacja, ludzie dobrowolnie oddają im jej swoje dane i jeszcze proszą o więcej. Nie wiem, czy kojarzycie, jak Facebook ostatnio kupił firmę Instagram, też popularna dosyć usługa do wrzucania fotek. Zwróciliście uwagę, jaki ładny skrót się z tego robi? Facebook plus Instagram? To tak, populistycznie FBI, prawda? Zobaczymy, czy to się przełoży na rzeczywistość, ale właśnie, boimy się o prywatność, walczymy z nadzorem, protestujemy przeciwko cenzurze na ulicach i nie tylko, przez nasze jakieś tam podejście wygodnickie w pewnym sensie, oddajemy te informacje i tak z własnej nieprzymuszonej woli takim korporacjom jak Facebook, jak Google, jak Apple również. I teraz pytanie, chociaż może powinienem zadać to pytanie, zanim to się pojawiło na ekranie. Kto na sali ma konto Google'a? Konto Google'a na przykład. Tak, to jest ta sama usługa w tej chwili. Polecam przeczytać regulamin, jest bardzo fajny. Kto na sali ma Facebooka? No, dokładnie tak. Nie wiem, czy wiecie, klikając zgadzam się pod tą listą warunków świadczenia usług, pod tym regulaminem świadczenia usług. Właśnie, kto przeczytał regulamin świadczenia usług Facebooka i Google'a? No tak mniej więcej połowa osób, która ma tam jakiekolwiek konto. Nie wiem, czy wiecie, w regulaminie, na przykład w regulaminie Google'a jest taki piękny zapis, nie pamiętam w tej chwili, który to jest punkt, ale jest przepiękny zapis, że wszystko, co robicie poprzez usługi Google'a, zintegrowali ten regulamin dla wszystkich usług. W tej chwili Gmail, Google Plus i tak dalej, to jest
jeden i ten sam regulamin. Wszystko, co robicie poprzez, korzystając z usług Google'a, jest publikacją i do tej publikacji Google ma prawo no, tam przetwarzać, w ograniczonym zakresie rozpowszechniać i dawać dostęp swoim partnerom. Dlatego odpowiedziałem tak, jak ktoś zapytał o to, czy chodzi również o konto na Gmailu. Tak, chodzi również o konto na Gmailu, to znaczy z punktu widzenia Google'a wasz mail pisany do waszej, nie wiem, dziewczyny, waszego chłopaka, waszej rodziny i tak dalej, to jest publikacja. To tak, pod rozwagę. Jeszcze jedna rzecz. Z punktu widzenia amerykańskiego prawa dowolna wiadomość typu e-mail, jeżeli jest, zdaje się, starsza niż 3 miesiące, jest wiadomością publiczną. Tak, tak. Tak. Traci się ochronę. Zaraz tam dojdziemy. Ale tak, to znaczy to jest już amerykańskie prawo, tak? Więc to jest już rzecz, z którą można walczyć i mam nadzieję, że coś z tym Amerykanie zrobią, inaczej należałoby ich wyprosić z tej piaskownicy w postaci internetu. Ale oddajemy te dane dobrowolnie i z własnej woli korporacji, która może z tymi danymi zrobić, co chce, tak? Na korporacji, nad którą nie mamy takiej demokratycznej kontroli jak nad rządem. Tak? To znaczy, nie dość, że rząd wybieramy, to jeszcze potem możemy wywierać presję poprzez sondaże, poprzez media, poprzez wychodzenie na ulicę. Nie sądzę, żeby wyjście na ulicę przeciwko Facebookowi dało jakikolwiek efekt. Już nie mówiąc o takiej prostej rzeczy, że jeżeli by się zaczęły zbierać grupy ludzi chcących protestować przeciwko Facebookowi, robiłyby to prawdopodobnie na Facebooku. Jestem ciekaw, co by zrobił Facebook w takiej sytuacji. Podejrzewam, że bardzo szybko takie grupy by znikały. Nie wiem, nie próbowałem, nie mam konta na Facebooku. Sprawdzimy? Ale może warto sprawdzić. Tak. Ja myślę, że tu ręka rękę myje i nie ma... Nie ma... Ryśku, nie zgodzę się z tobą, że nie da się w ten sposób, jak mówisz, czyli wychodząc na ulicę, działać przeciwko korporacjom, bo kwestia na przykład fabryk, znaczy powiedzmy tak, Puma i kilka innych firm produkujących ciuchy całkiem duże, ugięły się pod presją społeczeństwa, które wyszło na ulicę. Tylko, że oczywiście jak w Polsce zaczniemy przeciwko Facebookowi protestować, no to sobie poprotestowaliśmy. To sobie poprotestowaliśmy, dokładnie. Pamiętajmy, że te dane, które oddajemy, to są dane nasze własne, prywatne. A korporacja, w przeciwieństwie do rządu, który jest związany takimi pomysłami jak prawa człowieka, jak wolności obywatelskie i tak dalej, korporacje nie są tym związane. To znaczy, może nam się wydawać, że być może są, ale nie są, ponieważ nie są rządem. Tego typu regulacje odnoszą się do rządów, do służb państwowych i tak dalej. Facebook nie ma tutaj żadnego, tak, znaczy to już musi ktoś inny zadziałać, żeby zmusić Facebooka do czegoś takiego. I o ile rządy muszą uważać na sondaże, muszą uważać na działania opozycji i tak dalej, o tyle korporacje mają jeden cel i to niezależnie od tego, co mówią PR menadżerzy i co mówią marketingowcy, tym celem jest generowanie zysku, tak. I tutaj podstawowa sprawa, nie zgodzę się, ponieważ konsument ma znacznie większy wpływ na działanie przedsiębiorstwa niż przeciętny wyborca na działanie rządu. Ponieważ różnica między przedsiębiorstwem a rządem jest taka, że przedsiębiorstw jest wiele, każdy je może zakładać, a rząd jest jeden i za bardzo nie ma wyboru i trzeba się podporządkować woli ogółu. Okay. Jeżeli mi nie odpowiada polityka Microsoftu, to mogę wybrać sobie alternatywnego GNU Linuxa. Jeżeli mi nie odpowiada polityka Polski, rządu polskiego, to nie mam de facto wyboru drugiej alternatywy. Tak, nie mogę powiedzieć, że będę stosował się z drugiego prawa. I druga sprawa jest jeszcze taka, że wybory polegają na tym, że raz na 4 czy tam 5 lat otrzymuje się, ci co nami rządzą otrzymują od nas mandat. I tyle. Są A problem referenda. Polega na tym, że korporacje otrzymują od nas za każdym razem, kiedy coś kupujemy, pieniądze. I straty finansowe są dużo bardziej istotne i dużo większe znaczenie mają według mnie jako wolnorynkowca na firmy niż głosowanie na rząd. Świetnie, że powiedziałeś o tym, że korporacje, że głosujemy pieniędzmi. Chciałem się ciebie zapytać, ile ostatnio zapłaciłeś za konto na Facebooku? Bo moja informacja dla ciebie jest taka, że na Facebooku, na Google i tak dalej, chyba że jesteś płacącym klientem, ale jeżeli nie, to nie jesteś klientem, jesteś produktem. Klientami są reklamodawcy dla Google'a.
Klientami są reklamodawcy dla Facebooka. Klientami są firmy, które dostają informacje o tych szerokich sieciach społeczności i szerokich sieciach połączeń i powiązań od Facebooka czy od Google'a. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o to, że mówisz, że okej, możemy zagłosować może nie portfelem, ale nogami, tak, możemy pójść gdzie indziej. Zgadzam się z tobą absolutnie. I to jest to, co mówiłem wcześniej. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego ludzie są w stanie wyjść na ulicę i walczyć z ACTA, albo wyjść na ulicę i walczyć z rejestrem stron i usług niedozwolonych, a nie są w stanie zrobić bardzo prostej rzeczy, czyli wyjść z Facebooka i użyć czegoś innego, bo są takie, są możliwości, będę o nich zaraz mówił. Nie rozumiem, ale, znaczy, a z drugiej strony trochę rozumiem, bo tutaj wchodzi coś takiego, co się nazywa efekt sieci, czyli wszyscy są na Facebooku, więc wszyscy muszą być na Facebooku, tak? I dlatego tak ostro o tym mówię, bo ten efekt sieci trzeba przełamać i trzeba ludziom przypomnieć o pewnych rzeczach, o których za chwileczkę będę przypominał. W większości zgoda, tylko jeszcze jedna taka uwaga. Jestem także konsumentem na Facebooku, ponieważ jestem odbiorcą ich usług i tak płacę im poprzez to, że pozwalam na to, żeby wyświetlali moje reklamy. Jeżeli nie włączam Facebooka, to Facebook wtedy nie ma ze mnie przychodu w postaci reklam. I to, czy ja płacę i to jest pobierane z mojej karty kredytowej, czy oni zarabiają poprzez reklamy, nie ma tutaj większego znaczenia według mnie. To tak jakbyś mówił, że... oczywiście tutaj już wchodzimy we Flame'a i przydałoby się Ballantines, czy tam dowolna inna firma produkująca, może być na przykład open source'owo jakieś piwo, powiem tak, oczywiście możesz do tego podchodzić w ten sposób, że płacisz swoim czasem, czy płacisz tym contentem, który im produkujesz, tylko że naprawdę dla nich nieistotny jest ten content, a jeżeli mówisz o sobie, że płacisz tym, że dajesz im możliwość zapłacenia, znaczy wyświetlenia sobie reklamy, To dla mnie to jest sytuacja, już sprowadzając oczywiście do absurdu, tak jakby marchewka mówiła, że płacę za tą wodę, którą mnie podlewają, tym, że daje się potem ściąć. No tak, trochę tak. Ale dobrze, jedźmy, tam było pytanie właśnie. Ja tutaj wrócę jeszcze do twojego pytania, od twojego pytania zastanawiałeś się, dlaczego ludzie wychodzą na ulicę z powodu ACTA, a nie z powodu Facebooka. No moim zdaniem z tej prostej przyczyny, że ACTA została narzucona, a Facebooka sobie sami wybrali. To dlaczego? Ja się zgadzam z tym absolutnie, tylko ja mam z tym dwa problemy. Po pierwsze, wybrali w sytuacji, trochę jak ACTA, w sytuacji braku próżni informacyjnej. Widzieliśmy, ile osób przeczytało regulamin, tak? Mam nadzieję, że większość osób, które nie przeczytały regulaminu, przeczytają ten regulamin, jeżeli mają konto, tak? Natomiast wiemy, że te decyzje nie zostają podjęte w sytuacji pełnej informacji, to jest jedna rzecz, tak? A po drugie, one są podjęte pod przymusem tej sieci, o której mówiłem, tego efektu sieci. I to jest też coś, z czego powinniśmy się zdawać sprawę. Tam jest chyba pytanie. Jest jeszcze jeden powód, mianowicie Facebook ma taki dziwny zwyczaj zmiany swojego regulaminu nagle, bez ostrzeżenia i no, zdarzały się sytuacje, kiedy nawet założyciel Facebooka miał udostępnione wszystkie swoje zdjęcia publiczne, ponieważ tak się zmieniła polityka, więc to nie jest tak, że ludzie sobie wybrali. Słynne zdjęcie z kurczakiem, ależ wiesz, tutaj można powiedzieć, ależ ludzie sobie wybrali, bo przecież w regulaminie jest punkt mówiący o tym, że mogą sobie jednostronnie zmienić regulamin i masz 30 dni od momentu zmiany regulaminu, o której nie muszą cię specjalnie poinformować, na wycofanie, na skasowanie konta, tak? Być może tutaj też jest taka kwestia, wiesz, może ignorancja, może takiego podejścia. Znaczy, dobrze, ja nie chcę... możemy działać, bo zobaczcie, jak NK zmieniło regulamin, Bobson, to się zrobiła bardzo ostra akcja przeciwko temu regulaminowi, tak, który jest to też jest kwestia informacji. Ja staram się teraz niniejszym, full disclosure, próbuję taką akcję rozpętać przeciwko Facebookowi. Ale ja przepraszam, nie chcę wchodzić w psychoanalizę tego, dlaczego kto co zrobił. Mnie tylko zastanawia, że ludzie stosują jedne kategorie do czegoś, co robi rząd, nad którym mają demokratyczną kontrolę, a zupełnie inne kategorie do czegoś, co wpływa nawet być może bardziej na ich życie, a prawda, no nad korporacjami nie mam takiego wpływu. Ale tam jest chyba pytanie. Może nie tyle pytanie, co bardziej stwierdzenie. Faktycznie bywały kiedyś takie grupy, które były przeciwko Facebookowi utworzone na Facebooku. Byłem członkiem bodajże z 5 czy 6 takich, gdzie tam było po nawet parę tysięcy
paru tysięcy członków, ale w którymś momencie nagle ni stąd, ni zowąd te grupy zostały usunięte bez powiadomienia nikogo i po prostu przestały istnieć. Nie wiem doprawdy dlaczego. Strasznie mnie to dziwi. Natomiast słuchajcie, ja chciałem wam powiedzieć, bo oczywiście to jest wyjście z tej sytuacji, tak? Jest świetna sieć społecznościowa, w której można wysyłać wiadomości do ludzi na całym świecie. Ona działa na całym świecie. Jest rozproszona. Można zbierać ich w dowolne grupy, można wysyłać tylko do konkretnych osób prywatne wiadomości, tak? Można w banalnie łatwy sposób usuwać czy filtrować wiadomości, których nie chcemy. Są nawet do tego specjalne dodatki. Można wysyłać zdjęcia, można wysyłać z wideo, jest za darmo, nie ma żadnych reklam na ogół. Każdy wszędzie zawsze może się przyłączyć, co więcej, większość z was tego używa. No tak, no to jest sieć społecznościowa, tak, tylko rozproszona. I podaję ten przykład, ponieważ e-mail ma jedną niesamowitą zaletę nad Facebookiem i nad wieloma innymi usługami, które w tej chwili pojawiają się w sieci. Jest zdecentralizowany. Kto wie, co to znaczy, że jest zdecentralizowany? Nawet ten w Google? To za chwilę. Rączka do góry? Kto ma? No nie wiem, kurczę, równocześnie. To chyba wszyscy wiedzą, co to jest decentralizacja. Świetnie, no to zakładamy, że wszyscy wiedzą, co to jest decentralizacja. Tak, chodzi o to, że po prostu jest wiele serwerów, że nie ma jednego bytu, jednej organizacji, która po prostu, krótko mówiąc, trzyma, znaczy ma kontrolę nad tym, co się dzieje w całej tej sieci, w całej tej usłudze, tak? Nie wnikając już w szczegóły techniczne. I to jest niesamowicie ważne, bo to jest, tak? Kto ma e-maila na czymś, co nie jest ani nijak związane z jakimś WPO, netem, Gmailem albo z czymś takim, to w sumie może by się podniosło, nie wiem, może z kilka rąk i nic poza tym, bo więc to jest... powiedzieć, że w sumie jest pewien monopol, no nie można powiedzieć, że go nie ma. Znaczy to jest dodatkowy to problem, w jakichś, coś w miejscu, gdzie jest, tak ogólnie są ludzie, tacy szarzy, tylko w miejscu, gdzie załóżmy są informatycy, załóżmy, nie? Zgadzam się, to znaczy to jest oczywiście dodatkowy problem, ale przynajmniej w kwestii e-maila masz tę możliwość, że możesz sobie postawić serwer albo możesz postawić, przecież Google dokładnie to zrobiło, w pewnym momencie weszło na rynek webmaila i weszło hurmem. W tej chwili wygląda na to, że to troszeczkę centralizuje tę usługę, ale w każdej chwili użytkownicy mogą pójść gdzieś indziej, powiadomić o tym tylko swoje kontakty, natomiast kontakty nie muszą zmieniać nic. To jest niesamowicie ważne. Z Facebooka takiej możliwości nie ma. Jeżeli ktoś ma konto na Facebooku, ma znajomych i pójdzie sobie gdzieś indziej, to nagle nie ma z nimi za bardzo kontaktu. To jest ta ogromna różnica między e-mailem a Facebookiem. Jeżeli teraz podnoszą się przecież głosy przeciwko Google'owi, ludzie zaczynają uciekać z Gmaila. Trudniej jest im uciec z Facebooka. Jak masz swoją domenę, to nie musisz nikogo o niczym informować. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale jedźmy dalej. Okej, okay. I dlaczego to jest takie ważne? To jest tak ważne dlatego, że to jest dokładnie to, w jaki sposób został zaprojektowany internet. Znaczy podejrzewam, że nie muszę o tym nikomu tutaj mówić, tak? Więc tylko przypomnę, internet to była początkowa wojskowa, krótko mówiąc, sieć zaprojektowana w jednym konkretnym celu, żeby przeżyła atak jądrowy. Inżynierowie doszli do bardzo prostego wniosku, musi być zdecentralizowana, tak? Żeby to zadziałało, żeby nie było centrum, które można w jakiś sposób wyłączyć i wyłączyć całą możliwość komunikacji, tak? I teraz budowanie zcentralizowanych usług na zdecentralizowanej sieci nie wydaje się specjalnie dobrym pomysłem. Tak samo jak na przykład, to jest dramatyczne czasami, ludzie używają Tora, żeby być bardziej anonimowi, znamy Tora, prawda, znamy projekt Tor, po czym używając Tora logują się na Facebooka. To są takie rzeczy, o których, znaczy mi jest wstyd, że ja muszę o tym mówić, tak, no ale widziałem takie przypadki. Naprawdę, znaczy to jest też problem podnoszenia jakiejś świadomości, no ale mniejsza z tym, tak. No dobra, tylko tak jak mówiłem, zdecentralizowana sieć, na tym zcentralizowane usługi. No i właśnie, tak? To jest dokładnie to, co mówiliśmy o grupach na Facebooku krytykujących Facebooka, tak? Zdarzyło się to też Gmailowi przy okazji tak zwanych NIM Wars, nie wiem, czy kojarzycie, jak ludzie chcieli używać pseudonimów na Google Plusie i okazało się, że nie mogą. I konta były blokowane. Dlaczego konta były blokowane? Bo ludzie nie używali swoich imion i nazwisk. A dlaczego to dla Google'a jest takie ważne? No bo na jakie licho im sieć społecznościowa, która nie ma bezpośredniego zakotwiczenia w rzeczywistości? Co oni sprzedadzą swoim klientom? I teraz
problem jest taki, że w przypadku właśnie Facebooka, Twittera, Google'a i tak dalej, i tak dalej, taki punkt, taki jeden punkt, który można wyłączyć, wyciąć i nagle cała sieć nie działa, istnieje. Tak? To znaczy w przypadku Facebooka to jest, krótko mówiąc, Facebook, w przypadku Twittera jest to Twitter, w przypadku Google'a jest to, krótko mówiąc, Google, tak? Przy tym to wyłączenie nie musi być oczywiście w postaci rakiety jądrowej, która tam gdzieś zrobi większy czy mniejszy krater, bo infrastrukturalnie Facebook jest rozproszony, co łatwo zauważyć po tych wszystkich różnych miejscach, z których się ściąga składniki tej strony. Natomiast po pierwsze można oczywiście, można je zablokować na wiele sposobów. Komputer mnie dzisiaj nie lubi. Przede wszystkim, oczywiście technicznie, tak, to jest to, co zrobił, to, co Mubarak zrobił w Egipcie. Po prostu zablokował dostęp do Facebooka. To się da obejść, ale wiadomo, tak, to znaczy, jeżeli w momencie, w którym, wyobraźmy sobie sytuację, w której ludzie w Egipcie do komunikacji podczas tych protestów używaliby przede wszystkim nie Facebooka, jak to miało miejsce, tylko rozproszone jakieś, na przykład e-maila. Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której łatwo zostaje coś takiego zablokowane? Tak. Można zablokować protokół, tylko że problem jest taki, że wtedy okazuje się, że środki rządowe same sobie blokują protokoły, tak? Było coś takiego jak projekt Mięsożerca w Ameryce, który wyszukiwał dane frazy w mailach. No tak, ale to wymaga postawienia jeszcze dodatkowej infrastruktury i szukania głęboko, tak? Natomiast zablokowanie na DNS-ach Facebooka w danym kraju, w momencie, w którym wiemy, że mamy trzech operatorów, którzy mają peering ze światem zewnętrznym, to jest banał. Bo to jest kwestia wycięcia wpisów z DNS-ów, tak? I powiedzmy zablokowanie ruchu DNS. Rozproszone usługi by tu były dużo trudniejsze do zablokowania. Dalej, ale to nie wszystko. Znaczy można pewne rzeczy w takiej sytuacji, kiedy jest jedna organizacja trzymająca łapę na całej sieci, można zablokować ekonomicznie, tak? Na przykład jakiś konkretny, faktyczny klient, czyli powiedzmy sobie taka czy inna duża firma, duży reklamodawca, może zażądać konkretnych działań, na przykład usunięcia nieprzychylnych grup, tak? Myślę, że możemy spokojnie założyć, że takie rzeczy już się działy. Myślę, że możemy takie rzeczy założyć, tak? Jeżeli nie usuniecie tej grupy, idziemy gdzie indziej. Dalej, oczywiście można to zablokować również prawnie, ponieważ jest jeden podmiot, jest jedna organizacja, przychodzi rząd, mówi puk, puk, dzień dobry, tutaj chcielibyśmy, żebyście zdjęli to wideo z netu. I Google na przykład zdejmuje to wideo z netu, jak wiemy we Włoszech, jak wiemy w innych miejscach. I to tu się oczywiście też pojawia problem pod tytułem, że sąd nakazał i tak dalej, tak? Ale w sieci rozproszonej takie coś nie byłoby możliwe. To znaczy sąd musiałby nakazać konkretnemu usługodawcy, jakiemuś, małemu, gdzieś, konkretnemu serwerowi, tak? To wideo mogłoby sobie żyć na innych serwerach. Tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Ale nie dość, że jest tyle różnych metod, to jeszcze jest, znaczy, że tyle różnych sposobów, to jest jeszcze wiele metod, tak? To znaczy ta cenzura, o której mówię, może się przejawiać, oczywiście w sposób banalny, czyli o, nagle grupa zniknęła, tylko umówmy się, to jest bardzo mało subtelne. To natychmiast widać i natychmiast robi się straszny smród w mediach na przykład. Tak? Tego nie należy robić. Ale na przykład może to być żądanie udostępnienia danych potrzebnych do skazania kogoś. Tak? Wyobraźmy sobie Facebooka na Białorusi. Wyobraźmy sobie, że na przykład hipotetycznie Amnesty International używa do kontaktu ze swoimi aktywistami Facebooka na Białorusi. Tak? Przychodzi smutny pan w szarym płaszczu do siedziby Facebooka. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby Facebook, jeżeli ma zagwarantowane, że informacja o tym, że udostępnia dane, nie wycieknie, to Facebook nie udostępni danych. Myślę, że spokojnie można założyć, że jeżeli Białoruś powie, słuchaj, albo udostępniacie dane, no albo no niestety przepraszam bardzo. No a w tym momencie mamy całą sieć, całą społeczność, całą sieć od razu na dzień dobry na talerzu, tak? Ale tutaj, Ryśku, ci powiem, że może być trochę inny problem, bo akurat w takiej sytuacji, powiedzmy, Google jest silniejszym partnerem, który może powiedzieć rządowi nie i nieraz powiedział. Powiedz to w Stanach Zjednoczonych tym, którzy teraz walczą z CISPA. No, Google miał wiele procesów o to, że nie udostępnił danych na żądanie rządu.
A kwestia jest taka, że przykłady kilku firm nawet w Polsce pokazują, że o ile duża firma, za którą stać na dużą korporację prawniczą, jest w stanie powiedzieć, pokazać rządowi faka, tak ogólnie ujmując, i nic im za to nie zrobią, o tyle do małej firemki, gdzie pracuje powiedzmy 5 osób, która ma budżet powiedzmy nawet 1 000 000 złotych, ale nie więcej, wpada po prostu rano z buciorami policja i wybija im zęby, nie? No i tak to będzie wyglądało. No nie, no to mieszkanie w Katowicach to nie była firma informatyczna. I wtedy, ale wiesz, kwestia jest taka, to się może zdarzyć, a kwestia jest taka, że mała firma nie podskoczy, tylko udostępni dane i tak, nie będziesz o tym wiedział. Zgadzam się, tylko wiesz co, ja jakoś nie wiem czemu, żyjąc w demokratycznym bądź co bądź państwie, bo jednak Rsiun został powstrzymany, akta została w Polsce chyba powstrzymana i tak dalej, żyjąc bądź co bądź chyba w demokratycznym państwie, jednak z jakichś powodów wolę, żeby to jednak mój rząd był w kontakcie z jakąś korporacją, tą silniejszą stroną. Mam takie jeszcze pytanie. Jaką masz pewność, że twój na przykład, załóżmy, że masz swój serwer, prawda, i go hostujesz. Jaką masz pewność, że na żądanie służb specjalnych twój hoster, mała firma, nie wpuści tam tych służb? Ale mój drogi, oczywiście, że tutaj możemy szukać sobie kolejnych przykładów i tak dalej. Tutaj tak, it's turtles all the way down. To znaczy, na każdym poziomie będzie problem. Natomiast uważam, że sytuacja, w której ludzie oddają dane prywatnej korporacji, jest niebezpieczna już sama w sobie. Niezależnie od tego, czy to wszystko, co mówisz, jest prawdą, bo oczywiście w pewnym sensie jest. Ale idźmy dalej. Mogę na chwilę? Tak. Co do rozproszonych właśnie takich rzeczy, małych serwerów, to o wiele łatwiej to zablokować w Polsce na przykład niż duże, nawet takie Facebooki. A jak zamierzasz coś takiego zablokować? Dokładnie. Znaczy, słuchajcie, bo zaraz wejdziemy znowu Nie, nie, chodzi mi o to. Sieci społecznościowe są po to, żeby się kontaktować. Jeżeli będziesz całkowicie anonimowy, no to... Okej, ale chodzi o to... Kontaktujesz się, anonimowy człowiek, kontaktując się z anonimowymi ludźmi i tak naprawdę nie kontaktujesz się z tymi ludźmi, tylko... Świetnie, tylko możesz się kontaktować w taki sposób, że kontaktujemy się, tak? I moja komunikacja jest widoczna dla ciebie, twoja komunikacja jest widoczna dla mnie, natomiast nie jest widoczna dla nikogo tutaj obecnych i co więcej, ci tutaj obecni nie wiedzą, że się komunikujemy. Takie metody istnieją, to jest jedną z nich. Znaczy, może konkluzję jedną, po prostu trzeba pamiętać o tym, że nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wymianę informacji i bezpieczeństwo tego, że będziemy mogli się komunikować, nie może polegać na tym, że ufamy firmie, której zostawiamy informacje. Oczywiście, a moja teza jest taka, że im większa firma i im bardziej scentralizowana dana sieć, tym jesteśmy mniej bezpieczni. Ale idźmy dalej. Kolejną rzeczą, kolejną metodą, oczywiście, no to tak jak mówiłem, prawnie, ale właśnie jest... O, Burak. Przepraszam. Zawsze jest ten moment, że trzeba wyłączyć głos i to jest ten moment, w którym wyłączam głos. Tak, zróbmy to kompleksowo. Nie jestem scentralizowany również, jeżeli chodzi o komórki. Dobra, jedźmy dalej. Tak jak mówiłem, może to być bezczelna cenzura, tak, jeżeli chodzi o metody. Może to być wydanie danych bez poinformowania osoby, której dane wydajemy, ale może to być też dużo bardziej delikatne i dużo bardziej, moim zdaniem, czasem niebezpieczne. To znaczy, może to być delikatna, subtelna modyfikacja tego, co dany użytkownik widzi. I to się już dzieje. Nie wiem, czy wiecie, Twitter ogłosił, że w zależności od tego, w którym kraju widzimy, oglądamy sobie ten timeline, czy jak to się tam nazywa, być może nie będziemy widzieć niektórych wpisów. Twitter jest na tyle miły, że powiedział, że na razie będzie nas o tym informował. Jeżeli będzie tutaj, będzie po prostu dziura z napisem, ten wpis w tym kraju jest niedostępny, tak? No ale, no moment, jeżeli ja używam tego jako infrastruktury do komunikacji z kimś innym, to co dla mnie jest to duży problem, jeżeli jadę sobie gdzieś i nagle nie mogę pewnych rzeczy odczytać, tak? Dalej, może to być na przykład delikatna modyfikacja wyników wyszukiwania na podstawie tego, co macie na swojej sieci społecznościowej. Tak robi Google. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ zamyka ludzi w ich własnym świecie.
Dotychczas Google było tym wspaniałym silnikiem wyszukiwawczym, w którym się wchodziło i wyszukiwało rzeczywiście w miarę obiektywne, dobre wyniki. Teraz staje się taką maszynką wzmacniania własnych przekonań. To jest niebezpieczne. Facebook robi podobnie, to znaczy, nie wiem czy wiecie, jeżeli nie macie zaznaczonej odpowiedniej opcji, która nie jest domyślnie zaznaczona, to przestajecie widzieć wpisy osób i instytucji, i kont i tak dalej, z którymi się dawno nie kontaktowaliście. To jest też takie trochę mało fajne moim zdaniem, tak? To znaczy, oczywiście, okej, niech sobie będzie taka opcja, ale niech to będzie opcja, niech to będzie opt-in. Niech sobie użytkownik coś takiego zaznaczy, jeżeli chce. A poza tym niech to robią w sposób zdecentralizowany. No właśnie, zdecentralizowany, tak? Nie wiem, czy słyszeliście, ale są już oczywiście sieci zdecentralizowane, sieci społecznościowe, które działają w ten sposób zdecentralizowany, tak? Używanie e-maila przeze mnie w tej prezentacji jako takiego przykładu było oczywiście dużym nadużyciem, tak? Wiemy, że to są inne narzędzia, to jest jasne. Natomiast istnieją narzędzia, istnieją sieci społecznościowe, które są zdecentralizowane i które są już używalne, tak? Przykładem oczywiście jest diaspora. Kto słyszał o diasporze przed dniem dzisiejszym? Ręka do góry. No to nie jest źle. To już jest kilka osób. To jest mniej więcej tyle osób, ile przeczytało Terms of Service Facebooka i Google'a razem wziętych, z tego co widziałem na tej sali. To jest już pewien sukces. Taką siecią jest na przykład StatusNet. Kto słyszał o StatusNet? Okej, a kto słyszał o Identice? No, jest to. Identica stoi na StatusNet. To jest jeden z serwerów StatusNet, tak? To są sieci rozproszone, to są sieci społecznościowe, w których już jest parę osób i już odbywają się fajne dyskusje, a dla tych, którzy nie mogą inaczej, no to mogę powiedzieć, że można je również połączyć z tymi scentralizowanymi, jeżeli ktoś ma potrzebę spokojnej migracji na bardziej otwarte i zdecentralizowane rozwiązania. I mój przekaz do was dzisiaj jest taki, że to jest wszystko w waszych rękach, tak? To znaczy narzędzia są gotowe, sieci stoją, serwerów diaspory liczy się w tej chwili w dziesiątkach, jeżeli nie setkach, serwerów identyki podobnie. Każdy może oczywiście postawić swój, ale nie każdy będzie to robił. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć może używać tych bardziej zdecentralizowanych sieci, żeby nie dawać siebie na tacy, tak? Żeby nie dawać siebie na po prostu pełnej informacji o sobie dawać komuś, kto niekoniecznie ma interes w tym, żeby jej dobrze użyć. Tak, tam z tyłu gdzieś jakieś pytanie. Drobne problemy techniczne z mikrofonem. Aha. Owszem, istnieją takie rozwiązania, tylko że załóżmy hipotetyczną sytuację, że nie wiem, 5 milionów użytkowników Facebooka nagle przejdzie na diasporę, czy nawet więcej, i pojawi się nagle opcja zarobków i to stosunkowo dużych. Jaka jest gwarancja? Czego? Jeszcze raz? Zarobków dla właścicieli. Aha. Bo nie wiem po prostu, jaka tam jest infrastruktura, więc nie wiem, kto za to odpowiada. Powiedzmy, że pojawi się zarobek i to duży. Powiedzmy sobie szczerze, który przeciętny obywatel tej planety nie stwierdzi, że jeżeli ma możliwość zarobienia 5 milionów zamiast 5 tysięcy, nie skorzysta z tego? Świetnie, tylko wtedy pojawi się jakiś inny miś, który powie, że jemu wystarczy te 5 tysięcy, on postawi serwer diaspory, który będzie gadał z tym drugim serwerem i użytkownicy będą mogli przechodzić tak, jak przechodzą w przypadku e-maila, tak? Czyli bez tracenia kontaktu ze swoimi znajomymi. Czyli to już będzie różnica jakościowa, bo w tej chwili problem polega, tak jak mówiłem, w tej chwili problem polega na tym efekcie sieci. Jeżeli ktoś zmienia Facebooka na coś innego, jeżeli ktoś zmienia Google Plus na coś innego, to nagle traci kontakt, jeżeli oczywiście zamyka to konto, traci kontakt ze swoimi znajomymi z tamtych serwisów. Jeżeli to będzie sytuacja taka, jak w przypadku e-maila, w przypadku diaspory i w przypadku StatusNeta, że zmienia tylko serwer, to po prostu wysyła ostatniego denta, czy ostatnią wiadomość na diasporze, czy ostatniego e-maila do swoich wszystkich kontaktów. Słuchajcie, to jest moje nowe konto. Od dzisiaj tutaj będę zaglądał przez najbliższe 2 tygodnie, powiedzmy jeszcze, żeby złapać, kto tam nie ogarnął, ale od dzisiaj proszę mnie łapać tam. I nie ma problemu. I jest różnica jakościowa, tak. Tylko że przy takim podejściu to w którymś momencie dojdziemy do etapu, gdzie trzeba będzie zmieniać czy to maila, czy też konto na portalu społecznościowym raz na tydzień, bo po prostu tak się to będzie zapętlać na dłuższą metę. Więc nie, no, znaczy, nie wiem dlaczego miałoby się to zapętlać. To znaczy ja z serwerami mailowymi mam tak, że mam kilka kont, których używam od lat i...
Ja powiem tylko tak, jest e-mail, jest Jabber, jest Status.net, które działają, są zdecentralizowane i jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby czerpać z tego jakieś większe pieniądze właśnie z tego prostego powodu, że zaraz straciliby wszystkich użytkowników. A ilu mają użytkowników? Ponad 9 tysięcy. No to nie są... Over 9000! Dobra, znaczy... Ja powiem tak, dla mnie tutaj jednym takim problemem, który tak naprawdę migruje z tych wszystkich rozwiązań zamkniętych typu Facebook, Twitter czy G+, to jest taki, że no nie oszukujmy się, Identica jest głównym serwerem Status.netu. Jakby Identica padła, to mamy dokładnie ten efekt, jakby zamknięto Facebooka. Nie. Jest kilka serwerów, owszem, dodatkowych, ale to jest, nie zaprzeczysz, że jest to główny serwer Status.netu. Bobson, masz konto Jabbera? Mam konto Jabbera. A na jakim serwerze masz? Ale mówię o Identice, a nie o Jabberze. Ale to nie o to chodzi, to są systemy rozproszone. Ja wiem, że ten system jest rozproszony. Jabber zaczynał dokładnie tak samo. W przypadku Jabbera był jabber.org i był ten sam problem. Ile Status.net jest w tej chwili na sieci? Instancji? Ile czasu jest Identica na sieci? Dużo krócej niż Jabber. No tak, ale nadal Identica jest najbardziej rozwijającym się serwerem Status.netu. Ja myślę, no dobrze, że... No ale myślę, to, że to jest... Pozwól mi dojść do clue, dlaczego wspomniałem o tym. Dlatego, że mamy coś takiego... Znaczy, myślę, że mówienie o tym, że ten problem nie wystąpi, to jest trochę zakładanie sobie niebieskich, zamalowanych okularków, prawda? Tak, ale nawet jeżeli ten problem wystąpi, to będziemy w dużo lepszej sytuacji niż w tej chwili jesteśmy. W dużo lepszej sytuacji. Ja w ogóle uważam, że najlepiej to założyć sobie własny serwer Identiki i własny serwer Diaspory i nie będziemy mieli w ogóle problemu. Dokładnie bo kontrolujemy go na naszej domenie i nie musimy nigdzie migrować. Ale to jest... W przypadku Facebooka nie ma takiej możliwości, dlatego... No w przypadku żadnego rozwiązania... Różnica jest... mikroblogowania nie ma takiej możliwości, ale główny problem, nad którym trzeba pracować, w moim odczuciu, to nie jest problem tego, czy ktoś używa, znaczy nie tylko problem używania, jakich rozwiązań się używa, ale także problem mentalności, bo co z tego, oczywiście, że tak, że ktoś pójdzie na Identikę, albo na Jabbera, albo na dowolne, nazwijmy to otwarte rozwiązanie, czyli to, które uznajemy za trochę lepsze i mniej... Zdecentralizowane skoro on będzie publikował krytyczne, prywatne informacje w tym rozwiązaniu. Bobson, oczywiście, to jest, nie ale to jest inny problem. Ja się tym problemem tutaj nie zajmę. To jest problem edukacji użytkowników, to jest problem edukacji, krótko mówiąc, mas. To jest też problem tego, że w przypadku każdej nowej technologii ludzie muszą pewne rzeczy sobie... zinternalizować, mówiąc brzydko, czyli muszą sobie wyrobić pewne odruchy i te odruchy muszą wejść do kultury w pewnym sensie, tak? Mamy kulturę jeżdżenia samochodami, każdy wie, że przechodząc przez ulicę musi się rozejrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo, tak? Bo inaczej może wpaść pod samochód. Tego kiedyś nie było, tak? W momencie, w którym pojawiły się samochody, kilka osób wpadło pod te samochody i teraz to mamy zinternalizowane w kulturze. I to samo musi stać z prywatnością, ale o tym teraz nie będę mówił. Chciałem mówić o tych scentralizowanych serwerach, tak? Ja mam takie pytanie, ponieważ no Google, jak wiemy, no personalizuje te wyniki, co niekoniecznie musi mi się podobać. W przypadku Binga pojawiła się taka usługa DuckDuckGo, czyli tak jakieś coś będące pomiędzy mną a Bingiem, tylko że no fajny pomysł, tylko że no niekoniecznie chcę korzystać z Binga. Pytanie, czy jest jakieś rozwiązanie na Google'a, które by było takim czymś, co można na Google'a nałożyć, nie wiem, on nie wiedział, kim jestem. Nie wiem, czy jest takie... Słucham? Jak ktoś jest wyjątkowym paranoikiem, to są wyszukiwarki, które też są zdecentralizowane, więc jak komuś bardzo nie pasuje, proszę bardzo. Jest Jacy na przykład. Tak, a ja chciałem jeszcze podać taki scenariusz, co się stanie, jak padnie Identica, ponieważ coś takiego stało się parę lat temu z wtedy najpopularniejszym polskim serwerem Jabbera, Chrome.pl. Otóż okazało się, że pewnego pięknego dnia serwer wyłączyli, ponieważ rzekomo w regulaminie było napisane, że to jest tylko serwer testowy. Pamiętamy o Chrome.pokalips, tak. Tak, więc po co mamy informować użytkowników? No i co? Serwer padł, a Jabber nadal istnieje i ma się dobrze. Po prostu ludzie przeszli na inne Dokładnie serwery. Dokładnie tak, a mieli już kontakty, mieli adresy Jabbera, mieli je w swoich komunikatorach, mogli po prostu zmienić konto, zmienić serwer i pójść dalej. To w sytuacji, w której Facebook na przykład... Teraz, jak wiemy, Facebook będzie wchodził na giełdę, tak?
Załóżmy, że Facebook wejdzie na giełdę i będzie wielki flop. To znaczy ja już widzę tą wielką bańkę internetową, która po raz drugi nas trzepnie po kieszeniach wszystkich. Natomiast wejdzie na giełdę, będzie flop, pójdzie się, mówiąc brzydko, kochać i co? Ja bym zaczął zbierać kontakty do znajomych niefacebookowe. Tak, tam z tyłu. Tam. Raz. O, jest. Jeżeli chodzi o Google'a i o tą personalizację, to kiedyś się tym troszkę zainteresowałem i istnieje możliwość wyłączenia tego, tylko chodzi o to, że gdy mamy włączoną personalizację, po prostu Google nam wysyła reklamy, które nas niby zainteresują. Gdy ją wyłączymy, to po prostu efekt jest taki, że mamy więcej reklam. O nie! No, nie będzie reklam. Więcej będzie ich. A więcej. Słuchaj, ale wiesz, dla mnie... Wrzuci cały strumień. Znaczy i tak będzie ci wyświetlał reklamy dotyczące twojego zapytania. Tak. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz. Dla mnie takim freaky i straszliwym trochę momentem parę lat temu było, jak moja dobra koleżanka zerwała z moim dobrym kolegą. Znaczy smutne było to, że zerwali, ale nie to było straszne, tak? Takie rzeczy się zdarzają, trudno. Straszne było to, że dosłownie dwa dni później zaczęła dostawać na Google reklamy dotyczące serwerów randkowych, tak? Których nigdy wcześniej nie dostawała. Ja rozumiem personalizację reklam, to znaczy fajnie jest, kiedy szukam czegoś i to znajdę, na przykład w postaci reklamy, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie to przekracza pewną granicę i to jest bardzo niefajne. Dla mnie to ja nie mam nic przeciwko, tylko że właśnie mówiliście o tym status net i diaspora, no. Diaspora, tak. Mhm. I właśnie... Na przykład ja mam konto na Plusie, na Google, mam to scentralizowane, czyli że obojętnie co się stanie, po prostu mam te zasoby i nic nie tracę. Teraz, zaraz, jak to masz te zasoby, jakie masz zasoby? W sensie, że po prostu loguję się tam i ja to mam, tak? Nie, Google to ma, ty się tam logujesz. Okej. A teraz jest tak, że mamy systemy rozproszone, i na przykład jakiś serwer mi padnie, ale ja... Bo Google'owi nigdy nie zdarzyło się, żeby e-mail nie działał przez dwa dni i wcale się nie powoływali wtedy na ten napis beta na Gmailu. Chodzi mi o to, że ja na przykład mogę mi ukraść laptopa czy cokolwiek i pewne rzeczy ja chciałbym mimo wszystko zachować. No ale od tego jest IMAP na serwerze pocztowym, żebyś nie trzymał poczty na lokalnym komputerze. Dokładnie, to znaczy o co chodzi? Ja nie mówię o tym, żeby nie używać w ogóle tego typu usług. Ja mówię o tym, że potrzebna jest po pierwsze praca oczywiście ze strony usługodawców, żeby uruchomić takie rozproszone usługi, bo to jest jedna rzecz, ale serwery diaspory powstają. Serwery own clouda, czyli trzymanie plików, trzymanie kontaktów, trzymanie rzeczy do zrobienia i tak dalej, też już powstał. Serwery on clouda też zaczynają się pojawiać, także możliwości zastąpienia tych usług, do których niektórzy z nas są przyzwyczajeni, bo na przykład Google daje też dokumenty Google'a i tak dalej, są, tylko trzeba zacząć z nich korzystać, a jesteśmy w sytuacji błędnego koła, no bo wszyscy korzystają z Google'a, więc nikt nie robi nowych serwerów takich usług, a wszyscy korzystają z Google'a, bo nie ma nowych serwerów takich usług. No trzeba to jakoś przełamać, tak? Ryskuję tak tylko jedną taką małą złośliwość, jeżeli chodzi o tą sytuację z twoją koleżanką. Znaczy po pierwsze bardziej podejrzewam, że wpisała coś głupiego w przeglądarkę, w wyszukiwanie i ona to zapamiętała. Nie wnikam, Ale jeżeli nie, to morał z tego jest taki, że po co zrywała przez e-maila? Nie sądzę, żeby zrywała przez e-maila, ale podejrzewam, że tam potem nastąpiła wymiana zmieniła zdań. Zmieniła status na Facebooku. Oh no! Tak, i dlatego Google czekaj. Inna też, a propos tego trzymania rzeczy na dokumentach Google'a. To co mówiłem, wszystko co robicie przez usługi Google'a jest z punktu widzenia Google'a, i się na to zgodziliście, tą publikacją, do której Google ma jakieś tam prawa, polecam przeczytać regulamin. Mnie na przykład, ja dostaję ciarek na plecach, jak mi jakaś firma, która tam w jakiś sposób chce ze mną wejść w jakieś tam coś tam, wysyła umowę na Google Docs.
no zaraz, to znaczy coś tu jest bardzo niefajne, tak? A potem się dowiaduje, że na przykład jest startup, który pisze sobie swoje prywatne, wewnętrzne dokumenty na Google Docs. No kurczę, no przecież to jest jakieś straszliwe oddawanie informacji i danych i pomysłów też bardzo często, tak? Także tak, po pierwsze, tak? Ale tak, słuchaj, kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Google Docs, to z tego, co kojarzę, to firmy mogą jak gdyby wykupić Google Docsy z własnym serwerem, tak? Tak, jak to robią, to jest troszeczkę inna sytuacja, bo wtedy faktycznie są klientem, a nie produktem, to zgadzam się. Raz, dwa, no ty się boisz tam o Docsy i tak dalej. Kojarzysz Google Music? Tudzież teraz podeszło to pod Google Play. Niedługo rusza, czy w tej chwili chyba są zamknięte testy, Google Drive. Tak. A tak, to jest bardzo fajne. To ale, jest dopiero ciekawe. Ale mało tego, jest, ptaszki śpiewają o tym, że, nie Twittery, ptaszki, że Facebook będzie uruchamiał, a Google przecież już uruchomiło, u Google'a to się nazywa Google Checkout. Facebook, chodzi o ich własne wersje PayPala. Tak? Czy możecie sobie wyobrazić sytuację, w której, wyobraźcie sobie ile danych waszych prywatnych danych wrzuciliście już do dzisiaj do Facebooka, do Google'a i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że do tych danych przypisane jest nie tylko wasze imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, orientacja seksualna, tego nie podajecie, ale na przykład korzystając z tylko i wyłącznie publicznych profili, grupa studentów na MIT była w stanie napisać program i algorytm, które z prawdopodobieństwem około 80% określały orientację seksualną osoby, bazując tylko i wyłącznie na jej kontaktach, nie na treści wpisów, na kontaktach. To znaczy jedna rzecz, w tej chwili już to się nazywa Google Wallet. No właśnie. To jest raz, dwa, samemu tam dorzucasz numer karty kredytowej, bo na przykład bez tego nie zapłacisz za aplikację. Dokładnie, do tego zmierzałem. W usługach związanych z Androidem działa to w dwie strony i integruje się również z AdSense tudzież AdWords w zależności od tego, jak z tego korzystasz. Dokładnie tak. Więc i teraz to jest raz, a dwa... Mhm. Ja na przykład osobiście staram się dbać o swoją prywatność w sieci, dlatego no jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym na serwisie społecznościowym umieścił swoje prywatne zdjęcie, gdzie byłaby widoczna moja twarz. Ale twoi znajomi na pewno to zrobili i pewnie cię już otagowali. I dbam o to, żeby nie oznaczali mnie na tych zdjęciach, co nie znaczy, że na iluś tam innych stronach, typu, gdzie mi zależy, żeby takie informacje były, typu nie wiem, jakieś Golden Line, coś takiego. Tam jest moje zdjęcie, tam są moje podstawowe informacje. I teraz pytanie brzmi, jaki jest problem w tym, żeby Google był w stanie powiązać, że skoro tam jestem i tam mam takie zdjęcie, to na zasadzie rozpoznawania obrazów powiązać to ze zdjęciami mojej osoby w ich profilach. Zresztą coś takiego robi bodajże Google Plus, które potrafi zaproponować znajomych na podstawie zdjęć. Znaczy, okej, okay, wiesz, po pierwsze to jest trochę więcej roboty dla Google'a, a po drugie to jednak ty decydujesz, gdzie te informacje w jakiś sposób wrzucasz. Nie jesteś cały czas w tym zamkniętym ekosystemie, tak? Tylko gdzieś tam jest to w jakiś sposób rozproszone. A po trzecie dla mnie to też nadal jest problem, tak? Dla mnie osobiście. To znaczy to, że ja tutaj wyświetliłem swoje dane osobowe na początku tej prezentacji, to jest mój świadomy wybór i ja wiem, że ja tutaj... idę na pewien kompromis, tak? To znaczy, ponieważ jestem w pewnym sensie osobą publiczną, jako osoba pracująca w fundacji, jeżdżąca na takie konferencje i mówiąca do różnych ludzi różne rzeczy, no to ja muszę się na to zgodzić, tak? I to jest mój świadomy wybór. Natomiast to powinien być zawsze świadomy wybór, bazujący na pewnych przesłankach i ludzie powinni zdawać sobie sprawę, jakie konsekwencje to za sobą niesie. Na przykład dla mnie absolutnie niedopuszczalną konsekwencją, znaczy absolutnie są niedopuszczalne konsekwencje używania zamkniętej sieci, znaczy scentralizowanej sieci społecznościowej. Bo ja nie wiem, nawet nie będę wiedział, czy moje wpisy, czy wpisy moich znajomych są cenzurowane w jakiś sposób. Nawet tego nie będę wiedział. I sytuacja, w której pojawia się Google Wallet i wiąże kartę kredytową do tego wszystkiego, co się nawrzucało do internetu w taki czy inny sposób, no matko boska, no to jest jakiś już w ogóle absurd, tak? I teraz
Po pierwsze więc moja sugestia, poszukajcie sobie serwera diaspory, nie joindiaspora.com, bo wtórna centralizacja w postaci zakładania wszyscy na tym samym serwerze też nie jest specjalnie sprytna, na co już ktoś zwrócił uwagę. I spróbujcie sobie, zobaczcie sobie. A po drugie, kurczę, jesteśmy w tej chwili na dziewiątej sesji Linuxowej. Jest tu pewnie spora część ludzi, która jest w stanie coś zakodować. Kto kiedykolwiek w życiu coś napisał w sensie programu komputerowego lub skryptu? No mniej więcej tyle osób, ile ma konta na Facebooku i Google. Świetnie. Nie wiem, czy wiecie, diaspora jest wolnym i otwartym oprogramowaniem. Możecie spokojnie sobie checkoutować kod i na przykład spróbować dopisać coś, czego wam będzie tam być może brakowało. Na przykład moja sugestia. Bardzo w tej chwili brakuje API dla klientów. Także no to jest w zasadzie tyle, tak? Jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe, zwróćcie uwagę, jesteśmy w tej chwili w takim samym momencie, w jakim byliśmy w kwestii przeglądarek, kiedy było IE6, a Firefox jeszcze nazywał się Phoenix i jeszcze nie wyszła wersja 1.0. Tak? To znaczy, jeżeli ktoś chce wziąć udział w rewolucji, która się za chwilę będzie działa w internecie, to jest ten moment, żeby się przyłączyć. I gorąco was zachęcam do tego, żeby się przyłączyć, chociażby otwierając sobie profil na diasporze i dając innym tą możliwość, żeby zobaczyli, że ten efekt sieci jest troszkę słabszy. Tam jest 900 milionów ludzi, ale na diasporze też są ludzie i też zaczynają coś robić. Dzięki wielkie. Hej. Tutaj jest pytanie jeszcze. Znaczy ja gorąco zapraszam do dyskusji oczywiście. To była ostatnia prezentacja, prawda, jeżeli dobrze kojarzam. Tak. Gratuluję, że wytrzymaliście i zachęcam do dyskusji. Więc ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, bo Bobson tutaj powiedział, że nie lubi Ruby. Ja go poprawiłem, że nie lubi Ruby. I chciałem powiedzieć, że można sobie napisać własną implementację diaspory. Co więcej, jak zobaczyłem w pewnym momencie, pohakowałem sobie z godzinę, to udało mi się doprowadzić, nie pisząc w żadnym języku programowania, używając tylko XML-a i statycznych plików, doprowadzić do działania swój prowizoryczny serwer tak, żeby dodać siebie do kontaktów na diasporze. Więc to, jak się okazuje, nie jest takie trudne. Tak jest. API między serwerami API jest w miarę jakoś tam opisane, tak? I można sobie pisać teraz serwery w innych językach programowania, do czego też gorąco zachęcam. Bo przecież serwery pocztowe są napisane w każdym języku programowania pod słońcem, tak? Dwa pytania. Alternatywa dla wyszukiwarki Google'a. No po pierwsze już się pojawił DuckDuckGo, ale on jakoś tam korzysta z Binga, zdaje się. Ja powiem tak, ja używam DuckDuckGo i jestem zadowolony z wyników, a... Jeszcze raz jak? DuckDuckGo, kaczka, gaczka, idź. Aha. Gratuluję doboru nazwy, tak? To jest jeden z tych momentów, w których ktoś wpadł na fajny projekt, na pomysł fajnego projektu, po czym bardzo sobie utrudnił życie nazwą. No trudno. Natomiast DuckDuckGo to jest jedna możliwość, a jeżeli chcemy iść w taką kompletnie rozproszoną rzeczywiście sieć, to zapraszam do postawienia na przykład no to nie jest serwer, to jest crawler, Jacy, YACY, oraz polecam angielską Wikipedię i hasło o rozproszonych silnikach wyszukiwawczych. Są takie i ich wyniki zaczynają być użyteczne, tak. I drugie pytanie jeszcze. Słyszałem o takiej sytuacji jak wyciek danych z telefonów z iOS-em czy z Androidem. Też o tym słyszałeś? Możesz coś o tym powiedzieć więcej? No to ma mnóstwo różnych dziwnych aspektów. Pierwszą rzeczą jest to, że ludzie ściągają apkę, mówiąc brzydko, z dowolnego miejsca, klikają OK na wszystko, po czym się okazuje, że ich pełna książka kontaktowa poszła gdzieś, bo to jest jakieś usłudze absolutnie niezbędne, żeby pełna książka kontaktowa znalazła się na ich serwerze. No, tak jak Bobson powiedział wcześniej, no, system jest tak bezpieczny jak jego użytkownicy, tak? Natomiast... Znaczy, mówię tutaj konkretnie właśnie o tych oprogramowaniach, bo ponoć one same wysyłały kontakty z książki adresowej na serwer, po czym te kontakty były sprzedawane firmom, które później przesyłały na te numery swoje materiały promocyjne. Zaznaczając okienko zgadzasz się na poniższy regulamin, tak? Ja tutaj mam pewną uwagę, jeżeli chodzi o ten wyciek dotyczący iOS-a i Androida, to nie było całkiem tak, że było to spowodowane by design przez system. Mhm. Tylko to była kwestia podmiany firmware'a, telefonu.
nie samego systemu. To o tym nie słyszałem. Ale... I to jest związane z pewnymi aplikacjami, które instalują operatorzy w momencie, kiedy modyfikują system na własny użytek. Same gołe systemy nie mają takiej funkcji, ani iOS, ani Android. Mi się osobiście marzy rozproszenie również rynku operatorów mobilnych. Z telefonu jeszcze jeden problem i to może nie wszyscy wiedzą, ale to jak nie wiedzą ci, to ci, co nie wiedzą, się właśnie dowiedzą. Jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to wszystkie telefony komórkowe sprzedawane na rynku muszą spełniać, ja już nie pamiętam dokładnej nazwy, chodzi o standard zdalnego zarządzania telefonem, który pozwala pobrać wszystko z telefonów, wrzucić dowolną rzecz na ten telefon, uruchomić zdalnie mikrofon, włączyć go, wyłączyć i tak dalej, dopóki jest zasilanie w telefonie, to będzie działać. Fajnie, że mamy GPS-y w telefonach, nie? I co więcej, ten standard jest także zaimplementowany w Androidzie, także to, że macie Androida, czy macie iOS-a, to nie ma znaczenia. Co więcej, operator może odłączyć wasz telefon od sieci, jeżeli on nie obsługuje tego standardu. Po prostu wasz telefon przestanie działać, jeżeli go na przykład zhakujecie i zhakujecie go w ten sposób, żeby ten standard nie działał. Pytałem ludzi z Samsunga, czy to prawda, potwierdzili. Powiedzieli, że nie mogą to zrobić tak, że to będzie na zasadzie, że opt-in, że ja sobie to włączę, wyłączę, bo po prostu operatorzy zaznaczają, że telefony, które nie obsługują tego standardu, będą usuwane z sieci. No to jest kolejne miejsce, w którym musimy powalczyć o prywatność, tak? Jeszcze była kolejna sprawa. Na przykład HTC w Ameryce instalował takie coś jak Carrier IQ, które rejestrowało wszystkie nasze kliknięcia. I to było najgorsze, że ta aplikacja była prawie nie do wykrycia, bo działała na poziomie jądra. Tak, no ale to są już, że tak powiem, tutaj od razu powiem, że wchodzimy już na inny teren, tak, bo ja mówiłem o centralizacji usług, tutaj wchodzimy już na teren ogólno pojętej walki z prywatnością, która jest potężnym tematem. Teraz w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek miałem przyjemność być w Sztokholmie na konferencji Stockholm Internet Forum, na której byli i przedstawiciele biznesu, i przedstawiciele rządów, i ich aktywiści, w tym ludzie z arabskiej wiosny, w tym ludzie z Egiptu, w tym ludzie z, nie wiem, Tajlandii i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy sobie taki przegląd tego, jak wygląda prywatność, dostęp do informacji i tak dalej na całym świecie. I nie wygląda to różowo, wygląda to bardzo mało różowo. I moją osobistą nagrodę, której nazwę zdradzę wam prywatnie, za najbardziej kuriozalny komentarz na całej konferencji zdobywa, uwaga, fanfary, Ericsson. Ponieważ Ericsson został przyłapany na tym, że dostarcza oczywiście sprzęt i rozwiązania rządom typu Syria, etc., etc. Nie pamiętam dokładnie, o który kraj chodziło, ale to było Syria, Bahrain albo któryś z tych reżimów. I pomagał im wyciągać dane o użytkownikach, konkretnych użytkownikach z tego systemu. I padło pytanie, oczywiście dostał niezłe wciry przedstawiciel Samsunga z tego faktu i próbował się wybronić... Samsunga? Ericssona, przepraszam, Ericssona z powodu tego faktu, zapytany, bo próbował się wybronić oczywiście tekstem, że no, ale jakbyśmy my tam nie weszli, to ktoś inny by wszedł, co jest już samo w sobie nieźle śmieszne. Natomiast drugi tekst był taki, że no właśnie, tam ktoś inny by wszedł, a my jesteśmy notowaną na giełdzie dużą korporacją, to czy nie lepiej, żeby ci ludzie korzystali z usług firmy, która podlega kontroli jej akcjonariuszy? No właśnie, dlatego zdobyli nagrodę za najbardziej kuriozalną wypowiedź na tej konferencji, bo w tym momencie postawili sytuację mniej więcej tak. Tam jest aktywista, który walczy o demokrację na przykład w Syrii, on właśnie siedzi w tej chwili w więzieniu i bardzo nieprzyjemne rzeczy są robione, no nie będę wnikał w szczegóły, ale to, że trafił do więzienia wynika tylko i wyłącznie z tego, że pewna firma przekazała jego dane osobowe temu reżimowi, wiedząc, że przekazuje dane osobowe aktywisty reżimowi, wiedząc, czym to się skończy, ale nie martwcie się, wszystko jest okej, ponieważ ta firma podlega kontroli jej akcjonariuszy. No ja się czuję dużo lepiej i na pewno ten gość siedzący w więzieniu w Syrii również jest mu od razu lżej na sercu, prawda? A co sądzisz o idei Anonymous? Czy możemy wyłączyć kamery? Bo to już jest chyba koniec prezentacji.
To ja bardzo chętnie o tym podyskutuję, bo to może jest o tym na niezmiernie party. To jest niezmiernie ciekawy temat, ja bardzo chętnie o tym podyskutuję. Ale jak najbardziej. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dyskusja była teraz, ponieważ middle party jest w miejscu, do którego nie mogę wejść. Mianowicie... A co stoi na przeszkodzie? Tak jest i dlatego powinniśmy zdecentralizować middle party. Nie, wyjaśnię dlaczego tak jest, ponieważ middle party po raz kolejny jest w sekcji dla palących, ja nie mogę oddychać w dymie papierosowym, więc wolałbym tą dyskusję przeprowadzić tutaj, nie, bo też mnie nie ciekawi. Nie, jest w sekcji dobrze, dla palących, tam nie ma sekcji dla palących, bo lokal jest zbyt mały. Czy możemy zostawić temat palenia na razie, bo ja proponuję zrobić prostą rzecz, po prostu umówmy się wszyscy, że przynajmniej na początku nie zaczynamy palić. Za jak to wyjdzie, to zobaczymy, dobrze? I idźmy dalej, bo ja chętnie jeszcze podyskutuję, tak. Okej, można tutaj? Tak, no czy proszę. Tak, jednym z powodów, dla których wydaje mi się, że Gmail nie jest aż takim problemem jak Facebook, jest to, że mogę go używać sobie, szyfrując wszystkie moje maile. I to jest de facto idealna sytuacja, kiedy, tak powiem, pośrednik nawet nie wie, co jest w tej wiadomości, więc w tym sposobem tak, można zwalczyć totalnie cenzurę. To wynika z tego, że masz wszystkie trzy poziomy, na których możesz wybrać, tak? Znaczy możesz sobie wybrać protokół, w tym momencie wybierasz e-maila, możesz sobie wybrać usługodawcę, w tym momencie wybierasz... Padło? Tak. Możesz sobie wybrać usługodawcę, w tym momencie wybierasz Google'a, ale potem możesz też wybrać klienta i nie wybierasz Gmaila, tak, w którym nie za bardzo byś miał możliwość odczytania zaszyfrowanego maila, tylko wybierasz sobie na przykład Thunderbirda z Enigmailem. Okej. Natomiast w przypadku Facebooka takiej możliwości za bardzo nie ma. Tylko pamiętajcie, że są kraje, w których jest 15 lat więzienia za niepodanie klucza do zaszyfrowanej informacji. Tak, na przykład Wielka Brytania. To nie jest żart. Dlatego trzeba używać wtedy TrueCrypta z ukrytym dyskiem wewnątrz dysku. Okej, tylko no, problem jest tej natury oczywiście spróbować przekonać wszystkich znajomych do założenia kluczy publicznego. Ja nie mam ani jednego, to jest, szczerze mówiąc. Słuchajcie, kto ma klucze PGP? Ręka do góry. Dobra, to robimy PGP swapping party, okej? Bierzemy karteczkę, karteczkę na meet party i sobie wymieniamy się kluczami publicznymi, autoryzujemy je i tak dalej, jest wszystko bardzo fajnie. Okej. Jeszcze chciałem jedną taką rzecz w kontekście tego rozproszonego wszystkiego, tak? Szkoda, że nie wspomniałeś o Freedom Boxie. Ja jestem, pochwalę się jednym z dumnych backerów na Kickstarterze, Freedom Boxa, to jest dla tych, którzy nie wiedzą, taki prywatny serwer, który można sobie po prostu wpiąć w ścianę i zainstalować na tym sobie instancję. Nie, tam wszystko jest już zainstalowane, z tego co wiem. Znaczy, idea jest taka, że dostajecie pudełeczko, ono jest wielkości, nie wiem, no może takie mniej więcej, czyli jak cię mogę, ono sobie może być wpięte bezpośrednio w gniazdko. Wpinacie je w gniazdko, podpinacie internet i macie własny, fizycznie własny serwer diaspory identyki Tora, to jest bardzo ważne, i różnych innych fajnych tego typu zdecentralizowanych usług. To jest fantastyczny pomysł, jest robiony przez ludzi z Electronic Frontier Foundation, szczególnie ludzi związanych z projektem Tor, i świetnie im to idzie. Fajni, naprawdę doskonały pomysł. A w ogóle gorąco polecam wam poczytanie sobie o Torze trochę głębiej i obejrzenie prezentacji Jacoba Applebauma z ostatniego CCC, Chaos Communications Congress. Fantastyczna sprawa, naprawdę. Dobra, to jeżeli chodzi o middle party, to takie informacje dokładne. Z racji, że ja to załatwiałem, więc dokładnie wiem. Otóż jest to w części dla palących, dlatego że w tym klubie część dla palących jest większa od części dla niepalących, o dziwo, ale jest dużo bardziej przytulna i myślę, że jeżeli wszyscy się zobligujemy do tego, żeby nie palić tam, to idzie zrobić to w klimatach dla niepalących. Cóż, przekonamy się o tym w praktyce. Ja mam jeszcze pytanie takie, dość filozoficzne. Zanim je zadam, to przypomnę, że jeszcze są nagrody.
na prośbę Bobsona. Moje pytanie brzmi, jak w ciągu minuty, może pięciu, bo jestem pewien, że przeciętny człowiek nie będzie mnie słuchał dłużej, przekonać go do tego, żeby przynajmniej zobaczył, co to jest diaspora, a najlepiej, żeby zaczął z niej korzystać. Zamiast diaspora można wstawić oczywiście Jabber, inny serwer mailowy, status net zamiast Twittera i tak dalej, i tak dalej. Nie zrobisz tego mówiąc tylko o zaletach diaspory. Niestety, to znaczy w tym momencie dla tak zwanego zwykłego użytkownika, znaczy to już bardzo fajnie Bobson pokazał te cztery odpowiedzi, które się pojawią, one będą identyczne. Łącznie z tą odpowiedzią o Windowsie. Nie przekonasz zwykłego użytkownika, mówiąc tylko i wyłącznie o zaletach diaspory, bo on ma w zasadzie to samo na Facebooku, a nawet więcej, bo do Facebooka są na przykład apki na telefony i tam ojej. Natomiast do ludzi przemawia informacja o prywatności, do ludzi przemawiają przykłady dotyczące tego, jak Facebook jest niebezpieczny po prostu, tak? Do części ludzi przemawia to długie słówko zdecentralizowany, aczkolwiek ostrzegam, że inna część ludzi w momencie, w którym pojawia się słowo zawierające więcej niż trzy sylaby, zasypia. To trzeba dobrać do odbiorcy. Tak, ale w większości ludzi, z którymi rozmawiałem, spotkałem się z reakcją typu, ale ja przecież nie mam nic do ukrycia na Facebooku, bo nie publikuję tam niebezpiecznych materiałów. Spoko, niech wrzuci zdjęcie z momentu, kiedy ma rozwolnienie. Nie ma problemu. A jak nie wrzuca? A jak nie wrzuci, to znaczy, że jednak ma coś do ukrycia, to niech się zastanowi. Nie ma niczego do ukrycia, co wrzuca na Facebooka. Chodzi o to, że rzeczy, które ma do ukrycia, nie wrzuca na Facebooka. Okej, to podam przykład. Była taka, wiadomo, Facebook informacje o tym, że nie wiem, jestem singielem albo nie jestem singielem, tak, albo tam i tak dalej. Informacje o tym, że jestem lub nie chłopcem lub dziewczynką. Informacje o tym, jaką mam datę urodzenia i informacje o tym, no kilka ostatnich wpisów i informacje o tym, co lubię, bla, 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 ten opis profilu, tak. Wiele profili jest publicznych, bo ludzie uważają, że nie mają nic do ukrycia. Okej, dobra, bierzemy tą dawkę informacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Foursquare. Kto zna Foursquare'a? Dobrze, to nie jest reklama, to jest antyreklama, nie polecam gorąco. To jest portal, który mówiąc, że to jest usługa dla użytkowników, po prostu zbiera informacje, kto gdzie, kiedy jest. Bardzo prosta rzecz, wchodzisz, mówisz, o, jestem tutaj, żeby twoi znajomi mogli łatwiej cię znaleźć. Bardzo fajnie to działa w połączeniu z Facebookiem, o czym się przekonało bardzo wielu użytkowników ostatnio. Mianowicie pojawiła się aplikacja na iPhone'a, która zrobiła bardzo prostą rzecz. Pobierała informacje z GPS o tym, gdzie się jest, pobierała informacje z Foursquare'a o najbliższych dziewczynach, ustawiała te szpileczki na mapie i po kliknięciu pojawiały się, krótko mówiąc, informacje z Facebooka, czyli po prostu nie zrobili nic innego, jak zebrali publicznie dostępne informacje, tak? Czyli będąc sobie, nie wiem, we Wrocławiu, gdzieś na rynku, mogłeś sobie kliknąć w tą, odpalić tą aplikację i dowiedzieć się, gdzie są jakieś singielki w wieku takim a takim, zainteresowane tym a tym, gdzieś tu w okolicy. Ale skąd wiesz, Ryśku, że na przykład te singielki nie chciałyby, żebyś się o tym dowiedział? Jesteś takim przystawnym mężczyzną. Wiem, już ci mówię, dlaczego wiem. Wiem, ponieważ wybuchła straszliwa akcja medialna i nie tylko medialna, to się w Wielkiej Brytanii, zdaje się, pojawiło i ta aplikacja zniknęła z marketu w ciągu 2 tygodni. No tak, ale Ryśku, tutaj chyba wracamy do tematu tego, że to jest świadomość, bo ja na przykład publikuję całkiem sporo informacji na Facebooku i to nie są informacje prywatne i wychodzę z założenia, że i nie tylko na Facebooku, bo na diasporze też i są to bardziej informacje w kwestiach publicznych, co i z naszymi działaniami związane, bo bądźmy szczerzy, w dzisiejszych czasach to mówienie, że nie będziemy udostępniać informacji, to jest trochę podejście paranoika i osoby oderwanej, odklejonej od rzeczywistości. Tak, ale udostępniajmy je świadomie. Informacją trzeba zarządzać. I podejście takie, że konto nie będzie, jeżeli osoba jest świadoma tego, że sieć nie zapomina, to umieszczenie jakiejś informacji nie jest problemem. Ja się nie wstydzę mojej twarzy i moja twarz jest na różnych profilach wklejona.
Ja też się nie wstydzę swojej twarzy. Jestem osobą publiczną, więc dlaczego mam wielu osobom, które być może chcą, są bardziej wzrokowcami niż pamiętają imię i nazwisko, dlaczego mam im utrudniać dotarcie do mnie i rozpoznanie. To jest tylko kwestia tego, żebyśmy pamiętali, że jakie informacje wrzucamy, bo faktycznie jeżeli nie wrzucamy tam statusu w stylu poszedłem, bo mam rozwolnienie do ubikacji, to nie dostaniemy reklamy Smekty, prawda? I... Dobra, ale jest jeszcze jeden, jest jeszcze jedna rzecz. Na diasporze na przykład, znaczy na Google Plus, Google Plus bardzo sprytnie, bardzo szybko skorzystał z pewnych pomysłów na diasporze. To znaczy na Google Plusie, jak wiemy, są kręgi. Na diasporze trochę wcześniej były aspekty. O co chodzi? Chodzi o to, że nie publikujecie tak jak, nie wiem, czy nadal, czy do niedawna, na Facebooku, że albo to było publiczne, albo do wszystkich swoich znajomych, tylko możecie pogrupować znajomych w konkretne grupy i publikować do konkretnych grup i wtedy to nie jest publiczny wpis. Co więcej, to się bardzo ładnie przekłada na interfejs diaspory, bo diaspora ma taki przycisk republikuj, reshare, tak? To znaczy, krótko mówiąc, jak ktoś wrzuci coś fajnego, to mogę kliknąć, to opublikuj to jako ja. Tylko ten guzik nie pojawia się do wpisów, które zostały przez tego kogoś, przez tego oryginalnego autora oznaczone jako niepubliczne, tylko do konkretnych aspektów. Bardzo sensowne podejście, tak? I za takie kilka sensownych podejść naprawdę, moim zdaniem, warto się zastanowić, żeby, czy nie zerknąć na diasporę i czy jej nie zacząć używać. Bo to jest naprawdę, na tym etapie, to jest jedyna rzecz, która trzyma Facebooka i Google Plusa na topie i kompletnie nie pozwala innym graczom wejść na rynek, to jest tylko i wyłącznie efekt sieci. A efekt sieci znika w momencie, w którym mamy usługę rozproszoną i możliwość przechodzenia między serwerami bez tracenia dostępu do naszych kontaktów. Ja mam pytanie. Zakładamy sytuację. Jestem moją babcią. Na komputerze umiem kliknąć myszką na ikonkę Chroma, bo tak mi wnuczek zainstalował. Wnuczek powinien zainstalować Chromium. Słucham? Wnuczek powinien zainstalować Chromium. Chromium, otwarto źródłowa implementacja Chrome. No dobrze, no nie istotne, to chodzi istotne. Mi o to. Chodzi mi tylko o to, czy w tym momencie obsłużę bez problemów diasporę, czy muszę wiedzieć coś więcej z obsługi komputera? No, obsłużę. Łącznie z ustawieniem preferencji prywatności, które się zmieniają średnio co 2 tygodnie. Dobrze, znaczy no nie ma problemu, mogę przeprowadzić, mogę się pobawić oczywiście w sprzedawcę i odpalić po prostu diasporę, tak żeby wszyscy sobie mogli. Ja tu chcę to pokaż tą diasporę, nie? A ja tu do sedna. W tej chwili jesteśmy społeczeństwem konsumentów, tak? My chcemy zostać kompleksowo obsłużeni, nie wysilając się przy tym w żaden sposób. Nie mówię tu o konkretnych osobach, tylko o ogólnym zapotrzebowaniu. I w momencie, gdy ja muszę się zastanowić, czy założyć na tym serwerze, czy na tym, a zamiast kliknąć raz, załóż konto. Zgadzam się z tobą absolutnie i absolutnie uważam, że takie osoby, o jakich mówisz, powinny natychmiast wyprowadzić się do Chin. Tam nie ma problemu z wyborem partii politycznej. Wybory są częścią naszego życia i one mają wpływ potem na nasze dalsze życie, tak? Lenistwo intelektualne nie jest żadnym uzasadnieniem, tak? A naprawdę wybór serwera diaspory nie jest rzeczą trudną, tak samo jak wybór serwera Jabera nie jest rzeczą trudną, tak samo jak wybór serwera maila nie jest rzeczą trudną. Można spytać na przykład znajomych, tak? I tyle. Można zobaczyć, można rzucić okiem w statystyki, można zobaczyć, co jest napisane na Wikipedii. Diaspora. Tak, to znaczy zmiany w interfejsie w Google Plusie i w diasporze pojawiły się dokładnie tego samego dnia. A takie rzeczy nie są produkowane przez ten, także nie wiem, czy oni, kto od kogo ukradł akurat layout. Natomiast, no właśnie, aspekty, tak. Te rzeczy, do których mogę sobie publikować, one są definiowane osobiście. Deweloperzy diaspory kiedyś się wypowiedzieli, że bardzo się cieszą, że Google bierze od nich pomysły, bo są dobre. Oczywiście, że tak. I ulepszają tam nas wszystkich. Tylko żeby jeszcze Google wziął od nich taki pomysł, żeby Google zrobił dokładnie to, co zrobił z Jabberem, tak? Postawił własny serwer Jabbera. I to już będzie bardzo dużo. Ale oczywiście tego, że postawił własny serwer diaspory. Oczywiście tego nie zrobią niestety.
bo inaczej podchodzą troszeczkę do tej usługi. Wtedy byli firmą, która próbowała ściągnąć do siebie użytkowników, a teraz mają użytkowników, których chcą po prostu doić z informacji, więc po co ma być interoperacyjność z innymi portalami? No powiedzmy sobie szczerze, teraz mają użytkowników, którzy raz odwiedzili Google Plus, bo chcieli zobaczyć, co to jest i na tym się skończyło. No tak, ale jest też wielu takich, którzy tam publikują i czują się lepiej niż na Facebooku i mówią, to są fajni, że mają Google Plus, a nie Facebooka. Można i tak. Czy jeszcze są jakieś pytania, czy już przechodzimy do Meetparty? Co? Idziemy pić, bardzo dobrze. Słuchajcie, a ponieważ są jakieś nagrody do rozdania... Ja tu jeszcze jedną wypowiedź tylko rzucę, bo ostatnio myślę, że w naszych działaniach też jest bardzo ważne takie pojęcie evidence-based policy. To ja bym też tak ku rozwadze powiedział na koniec może, Ryśku, taką konkluzję też do twoich prezentacji, znaczy w tematyce tej twojej prezentacji, żebyśmy właśnie stosowali tą evidence-based policy, czyli politykę opartą o fakty. O dowody, tak. O dowody. Także wobec tego, jak oceniamy różne korporacje, bo tak naprawdę dużo zarzutów, które tutaj pada w kierunku Google'a, to są zarzuty, które wynikają z naszych obaw, a nie wynikają z faktów. Więc jeżeli Google faktycznie zrobi coś fuj z, jak na przykład z swoim G+, no to będziemy mogli ten... Ale okay. Pamiętajmy, że Google beknęło kilka razy za nas, za to, że powiedzieli rządowi Stanów Zjednoczonych, a walcie się, bo wam nie damy tych danych. Dobrze, tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. My, zwykłe szare ludki, nie za bardzo mamy dostęp do evidence w tym wypadku i musimy bazować na naszych wcześniejszych doświadczeniach, a wcześniejsze doświadczenia, i to jest druga rzecz, mówią, że Google na przykład stwierdziło, że bardzo dobrym pomysłem jest, ażeby wprowadzić obowiązek rejestracji się swoim imieniem i nazwiskiem, bo inaczej nie masz dostępu do swojego profilu i to nie tylko profilu na Google+. Nie, mój drogi, jeżeli ten, to traciłeś dostęp do ale Gmaila. Czy to jest akurat tak bardzo straszne? Możesz się tam nie zarejestrować. Nie, to tylko pokazuje, że ten don't be evil jest traktowany z przymrużeniem oka, a w sytuacji, w której Google ma takie ogromne ilości informacji o nas... Ale to jest nadal niedziałanie według zasady evidence-based policy. Ja rozumiem, że mamy być ostrożni. To evidence nie musi dotyczyć... Ale jeżeli mówimy o jakiejś korporacji, to... No, o każdej firmie mogę postawić zarzuty w bezpieczeństwa w trybie przypuszczającym. Ja nie mówię o swojej firmie, wiem, że o mojej firmie ludzie mogą mówić, okej, ale firma Bobson to prawdopodobnie może teraz współpracować z rządem, prawda, bo on ma na przykład w swoich znajomych kilku ministrów na Facebooku. No świetnie. Tylko chodzi o to, że to można powiedzieć o każdej korporacji i o każdej firmie, zgadzam się z tobą, tylko problem jest taki, że w przypadku tak dużych firm jak Google i Facebook i Apple i tak dalej, które trzymają tak ogromną łapę na naszych informacjach, to niebezpieczeństwo należy brać w dwójnasób, trójnasób i tak dalej, i tak dalej. Należy brać dużo bardziej poważnie. Dlatego właśnie... Dlatego właśnie trudno. Ja wolę mieć wybór, kto kontroluje moje dane i najczęściej wtedy wybieram, że to ja będę je kontrolował. Nie muszę wtedy ufać nikomu innemu niż samemu sobie, a jak ja mam problem z zabezpieczeniami, to mam większy problem niż to, że mój policy jest zły. Znaczy chodzi krótko mówiąc o wybór. Dobra, chodźmy na Meetparty. A, przepraszam, zacząłem mówić. Miało być coś o nagrodach, jeszcze są jakieś nagrody, to ja spróbuję dołożyć się do rozdawania nagród, tak? Tak, tak? Tak? Dobrze. Słuchajcie, mam w tej chwili na koszulce takie logo. Kto wie, co to jest, to nie jest mięsny jeż. Od razu odpowiadając. Kto jest w stanie rozszyfrować? Rozumiem, że... Pytanie do organizatorów. Rozumiem, że jest kilka koszulek do rozdania, tak? EPFSUG. EPFSUG. Kto ma pomysł, co to może być? Koszulka. A już masz, no to... To stąd ta mądrość. Co on powiedział? Skrót. Słucham? To chodź na scenę i rozdawaj. Kto ma pomysł? Znaczy, ja od razu... No, to...
Nie, ja bym się skupił na skrócie. Ja bym się skupił na skrócie. Dobrze, to tam, to, ale ty też już masz koszulkę. To się nie liczy. Tak, to jest jakiś user group. Ktoś miał koszulkę, a nie dostał prezentu, a miał dostać. Tak. Dostanie tanagram. Dobra, wiemy, że to jest jakiś user group. Blisko, ale jeszcze P. Tak jest. W Europarlamencie jest już user, Linux Users Group. Znaczy Free Software Users Group. Kto powiedział parlament? No to... Tak? Dobra. No to tam nagroda i tam nagroda, tak? Jak dobrze rozumiem. Nie wiem, czy ktoś to zapisuje, czy coś. To po te nagrody zgłosić się tam na koniec.